Dzień dobry. Chcielibyśmy zaprosić wszystkie dzieci oraz rodziców na corocznie organizowane przez nas wydarzenie Dzień Dziecka, bajkowy korowód z postaciami z bajek, które cieszy się bardzo dużym powodzeniem, tak. A my cieszymy się z każdego uśmiechu każdego dziecka. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14.30, stąd przejdziemy na Plac Wolności, gdzie o godzinie od 14.50 będziemy zabawiać dzieci i młodzież. Potem na godzinę 15 planujemy przejechać do Parku Łokietka, gdzie również będziemy się bawić. O 15.30 będziemy przy Szkole Podstawowej nr 2, o 16.10 na Stadionie przy Lesie i 16.50 na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 20 i wracamy tutaj na 17.30 na Stary Rynek, gdzie odbędzie się piknik. Zapraszamy, tak jak Marzenka wspomniała, zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej zabawy. Tak, i tak jak tutaj na końcu już wspomniał pan Daniel, zapraszamy wyjątkowo w tym roku na niespodziankę, czyli festyn z okazji Dnia Dziecka. Po zakończonym właśnie korowodzie odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka, który tutaj jest, projekt jest dofinansowany przez Urząd Miasta Włocławek. Dziękujemy ogólnie wszystkim też radnym i nie tylko za to, że nas wspierają oraz tak jak mówię, firmie Event, bez której nic by się nie odbyło. Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To jest bardzo miło, jak później bywam w przedszkolach i dzieci mi mówią, że znają myszkę Miki, że znają myszkę Mini. Skąd? Z Parku Łokietka. Więc żeby znali również z innych osiedli, zapraszamy bardzo serdecznie. Zawsze to cieszy się powodzeniem. No i bawmy się. Dziękuję. Moi drodzy, kilka słów tylko. Każde wydarzenie, które jest organizowane dla najmłodszych, dla naszych pociech jest bardzo ważne. I dobrze, że się dzieje, że jest taka grupa fantastycznych osób, która to już od lat organizuje i wciąż ta impreza nabiera rozmachu. Są dodatkowe rzeczy, które się pojawią. W związku z tym my cieszymy się, że coś takiego jest, bo wszystko, co robimy dla tych naszych maluchów, dla tych naszych pociech, a co wywołuje uśmiech i radość, jest niezwykle ważne i dobrze, że panorama naszego miasta się wpisuje i że naprawdę tak ważne osoby, i tutaj myślę, że kolega z eventu też opowie kilka słów na ten temat, co będzie się działo, bo to jest niezwykle istotne, także cieszmy się, radujmy się z tego i serdecznie Was oczywiście wszystkich zapraszamy. Kochani, zapraszamy Was serdecznie, a sami zobaczycie, co Was czeka. Zapraszamy, godzina 14.30. Przed kawiarnią. Przed kawiarnią.